Witajcie moi drodzy w tutorialu poświęconym tworzeniu takiej podstawowej wzorcowej armaty, która strzela na odległość, jak tutaj nasz osadnik ocenił, 50 około bloków. W tym miejscu on się czuje względnie bezpiecznie. Zobaczmy, jak ona wygląda. Mamy tutaj przekaźniki 4 maksymalnie opóźnione, dozowników tutaj mamy 7 i tu jest 8, oczywiście woda, jakiś przycisk i redstone. Przetestujmy może, jak działa ta odległość. O, teraz nieco bliżej wyszło. Mamy tutaj, o, przeważnie strzela gdzieś na taką odległość. Tutaj pokażę wam, że przeprowadziłem już 60 testów i nie zdarzyło się, by nasz villager zginął. Dlatego czuje on się tu bezpiecznie. Dobrze, zbudujmy zatem naszą armatę. Zacznijmy może od miejsca, z którego będzie strzelać nasze działo. Niech to będzie tutaj. Postawimy sobie tutaj bloczki. Tutaj jest 2 i będzie dozownik, do którego wrzucimy szczyptę dynamitu. I teraz tak, tutaj będę potrzebować, przepraszam, osiem kamienia, dlatego 8, ponieważ woda leci na 8 bloczków, a tu z kolei ustawimy nasze dozowniki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz możemy już puścić naszą wodę. Proszę bardzo, ona sobie tutaj leci. Napełnijmy je może szczyptą dynamitu. Już nie będę dawać po 64. Nie będziemy aż tylu testów przeprowadzać. Dobrze, co dalej? Potrzebujemy teraz 4 przekaźników, które opóźnimy maksymalnie. No i pozostaje nam tylko posadzenie redstone'a tutaj w te miejsca. I to by było na tyle. Jeszcze tylko przycisk. I możemy przystąpić do testów. No tutaj dosyć blisko niestety, ale sprawdźmy jeszcze raz. O, już znacznie lepiej. Jak widzicie, rozrzut jest dosyć duży. Leci sobie raz tak, raz tak. Ale średnio to jest właśnie taka odległość, jak tutaj została wymierzona przez ten rów. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy tutorial. Trzymajcie się i do zobaczenia.